Wigilia zwykle kojarzy nam się ze świętami Bożego Narodzenia. To wtedy mamy kolację wigilijną w domu, idziemy na pasterkę, śpiewamy kolędy. Jednak Wigilia jest też centralnym momentem świętowania Zmartwychwstania Pańskiego. To tutaj właśnie oczekujemy, no bo to oznacza słowo Wigilia, oczekujemy Paschy, stąd Wigilia Paschalna. Oczekujemy Paschy, czyli przejścia, nowego wyjścia, wyjścia z niewoli, wyjścia z grzechu, wyjścia ze śmierci i powstania do nowego życia. Sama Pascha jest czymś, co zaczęło się już w starożytnym Izraelu jako święto upamiętniające wyprowadzenie Izraelitów z Egiptu. Będziemy o tym słuchali podczas czytań Wigilii Paschalnej. Cała ta historia poprowadzi nas do Chrystusa, który jest nowym Mojżeszem, na nowo wyprowadzającym z niewoli, wyprowadzającym tym razem nas. Z niewoli naszych grzechów, z niewoli wszystkiego, co nas od Boga oddala, co oddala nas od samych siebie, od siebie nawzajem. Chrystus nas z tego wyprowadza i my na to czekamy. My, świętując Wigilię Paschalną, jesteśmy w takim napięciu oczekiwania: Boże, wyprowadź nas znowu na wolność. I to nie jest wszystko. Wigilia Paschalna, podobnie jak Pascha starożytnego Izraela, ma taki wymiar spojrzenia w przyszłość. My, świętując tutaj, dzisiaj, patrzymy już na to, co będzie na końcu czasów, jak Chrystus wróci, jak Chrystus przyjdzie powtórnie, kiedy ostatecznie wszystko dojdzie do pełni i wejdzie do Boga. Świętując Wigilię Paschalną, oczekujemy z jednej strony na ponowne przeżycie zmartwychwstania, z drugiej strony już oczekujemy na koniec czasów, na ponowne przyjście Chrystusa, na ostateczne i pełne zwycięstwo. Jako zadanie domowe dzisiaj chciałbym, żebyście w swojej modlitwie, w ciszy zastanowili się, na co tak właściwie najbardziej czekacie w swoim życiu.